Nie jestem celebrytą, nie jestem politykiem. Mój szczyt osiągnięć to support przed Bożykiem. Jednak tak się zdarzyło, że się sam dominowałem. Ta muza mnie natchnęła, która w szyderczym szale odwiedziła wcześniej krakowskie przedmieście. Jakby bez tego nie było już śmiesznie. I tak po TikTokach, szusowaniu po stokach angielszczyzny, finezji nadszedł czas poezji. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Zatapiają w formalinie bardzo rzadkie okaz pchły. Zagubieni w bieda szybie, broczą z mrocznym nurtem brdy. Oblekają w haftkę trzynie żelbetowych prętów kły. I jak widać, ja też umiem w gówniane metafory. Mało tego, można wspomnieć jeszcze trochę klasyki. Bo przyszedł na nim właśnie przegląda nad wodą tafli. A w pustej szklance pomarańcze, lecz jak one tam wlazły. Że po leśnym ruchadle jest jeszcze żyd na dnie. To diagnozy bym się nie bał. Obciachowiesz się zepsuł. Yo! Chciałem nominować dwóch kolegów, wybitnych artystów. Pierwszy to wszystkim znany, wspaniały, niepowtarzalny Kuba Haponowicz, zwany Wujkiem Happym. Dasz radę. A poza tym Łukasz Wiśniewski, czyli Wiśnia. Oprócz tego, co pokażesz w Hot 60 Challenge, chciałbym zobaczyć, jak Wiśnia grasz na harmonijce w maseczce. Everybody!